Dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dniu jedzeniowym. Jestem bardzo zabiegana, obiad i kolację nagramy sobie normalnie, a śniadanie pokażę tylko tak na szybko i po prostu nie będę miała czasu. Także przepraszam, ale kolejne posiłki już będzie ok. Więc tak, jeden pomidor, całą tą kulkę mozzarelli, tu jest dosłownie resztka fasoli, kiełków fasoli mung, taki kawałeczek ogóreczka, trochę miksu sałatkowego i do tego będzie oliwa, zioła, trochę soku z cytryny, sól, pieprz, może dam trochę musztardy i miodu i to będzie moja sałatka. Dziś pokażę Wam fajny przepis na pulpety gotowane. Wstawiłam duży garnek wody i mimo wszystko jest tutaj troszeczkę soli zawsze. Sos pomidorowy, Wy będziecie mogli zrobić sobie jaki chcecie, ale nie zapomnijcie o ugotowaniu ryżu. Tutaj na wierzchu jest takie brudne, bo Dawid brał jeszcze do potrawy i tam po prostu łyżką ubrudził. Mięso mielone będziemy potrzebowali, a jeżeli chodzi o sos, to wiecie, że ja bardzo często robię rosół i sosu jest bardzo dużo, bo jak sosu zostanie, a zostanie na pewno, to Dawid lubi sobie go po prostu sam z ryżem zjeść, tak lubi ten sos pomidorowy, a to jest zwykły sos pomidorowy, który przecier własnej roboty, rosół, no odrobinę mąki, żeby to wszystko zagęścić i dzisiaj nie ma mleka, tylko jest śmietanka, sól, pieprz i myślę, że może trochę natki pietruszki ja tutaj sobie jeszcze wsypię i odrobina cukru. To jest naprawdę bardzo fajne, bardzo dobre, Dawid to w ogóle uwielbia. Ja na taką porcję, bo ja robię, mieszam to z ryżem i my lubimy tak, że jest więcej ryżu niż mięsa i ja na taką porcję daję spokojnie sobie 3 jaja i teraz nie bójcie się, nie będę rzucała na podłogę, po prostu mam tutaj kosz wyjęty i będę to wszystko wrzucać, więc tak, dajemy sobie ze 3. Wiedziałam, że tu coś wyleci, no wiedziałam, no fleja totalna jak zawsze, więc dobra, mamy jajka za sobą. Teraz tak, majeranek, moi drodzy. Majeranek. No tak też niech będzie, bo tego ryżu też tutaj troszeczkę dojdzie. Mój ulubiony składnik, czyli cebula suszona, którą znowu dosypałam kilka dni temu i teraz znowu. I ja się tutaj nie szczypię z nią i mimo iż zaraz zobaczycie, co tutaj będzie, to ja daję jej naprawdę sporo. No i właśnie to jest ten moment, który Wy widzieliście na masełku klarowanym, taka średnia cebulka, 2 ząbki czosnku, bo ja kocham i uwielbiam i razem z tym masełkiem klarowanym. Specjalnie dałam go troszeczkę więcej, żeby tutaj go też wrzucić. Teraz uno momento, wrzucę to do zlewu, żeby już tutaj zachować ład i skład. I teraz, moi drodzy, oczywiście pójdzie tutaj pieprz, pani Renifer, nie no to pan. Uznajmy, że pieprz, że sól ma pani Reniferzyca, czy jak to tam możemy odmienić. Więc damy sobie tutaj pieprzu i od pani damy sobie soli. Teraz garnuszek z ryżem i ja tego ryżu też specjalnie ugotowałam więcej, a może i idealną porcję, zobaczymy. Będę go tak dodawała stopniowo i wyrabiała to wszystko. I jeszcze wiecie co? Idę do zamrażalnika. Po troszeczkę tutaj damy natki pietruszki. Tak, tu już się nie ma bawić w jakieś zostawianie. I damy to sobie całe, czyli wyjdzie akurat, że jest więcej ryżu niż mięsa. To jest oczywiście też Wasz wybór. My tak lubimy, nie? Więcej ryżu niż mięsa. Możecie jak najbardziej więcej mięsa albo z samego mięsa sobie zrobić takie gotowane. Super sprawa, słuchajcie. Dobra, to ja idę jeszcze po tą natkę pietruszki, a to do zlewu. A wrzućmy sobie trochę tej natki i do tego sosu, ale mniej. No i teraz musimy to wyrobić i ewentualnie jeszcze jak spróbuję, to ewentualnie majeranek albo jeszcze nawet tej cebuli, albo soli, albo pieprzu. Najpierw wyrobię to sobie tak tylko chwilkę łyżką i zaraz będę musiała ściągnąć pierścionki, ja inaczej nie robię takich czynności i zabieramy się do dzieła, do prawdziwego dzieła. Teraz formujemy sobie pulpeciki, moi drodzy. Wrzucamy i ja tak wrzucam zawsze ze 2, sprawdzam, czy konsystencja jest dobra, czy się nic nie rozlatuje. No i już.
I ja tutaj nie będę nic dawała. I ja nie wiem, czy ja powiedziałam, że ja do tego nie daję bułki tartej. Chyba ewentualnie, że mi się rozlatują, to ja wtedy ewentualnie dam ciutkę. Dzisiaj nic nie daję. A zamiast bułki wolę wbić jeszcze jedno jajko na przykład. I jakbyście pytali o te porcje, to ja myślę, że tak razem z ryżem to mam ponad kilogram gdzieś mi się wydaje. Mówię wam, Dawid to tak lubi te gotowane takie pulpety, że on po prostu no, do pracy to będzie, nie wiem, 5 opakowań brał. Więc ja sobie teraz kulam, wszystkich gotuję, wrzucam do sosu i myślę, że dzisiaj na pewno zjemy sobie z ziemniaczkiem. Dodatkowo do tego może surówkę Kolesław, tylko że ja ostatnio robię cały czas z czerwonej kapusty, bo też tutaj troszeczkę dostałam od znajomych i pamiętajcie, że czerwona kapusta jest bardzo zdrowa i ma mało kalorii. Powyciągam wam tutaj parę sztuk na talerz, żebyście mogli zobaczyć, o, jak fajnie wyglądają te pulpety. Tradycyjnie od najmniejszego do największego, albo tam w ogóle w międzyczasie trafi się jeszcze jakiś inny. I super sprawa. A sos do koloru, do wyboru, jaki chcecie. Dwa. Tak, na razie dwa, tylko siedzą w sosie. Tu jest ekipa. I tutaj jest kolejny rzut, taki mniej więcej jak na talerzu. O. Siedzą i się gotują. Uwierzcie mi, że to jest niebo w gębie. A wszyscy wędrują teraz do sosu, bo ja tylko tak chciałam wam po prostu pokazać, jak to wygląda, nie? No. Dziś przygotujemy sobie coś dla miłośników krewetek, bardzo aromatycznych krewetek. I miks sałatkowy. Ja dam awokado, ogórek, imbir, czosnek, kawałek czerwonej cebuli, sezam, który jest uprażony. Tutaj praktycznie całe to wezmę, kolendrę. Zużyję, bo bardzo lubię kiełki fasoli mung. Wy możecie tutaj do tej sałatki dać to, co chcecie, na przykład zetrzeć marchewkę, trochę kapusty czerwonej, nie wiem, pomidora, rozumiecie? Ja mam akurat tylko ogórka i awokado. Znowu zrobimy sos na oko. To jest sos, który w sumie bardzo często się pojawia, tam się tylko zmieniają trochę składniki. Ja daję oliwę, która jest ostra, trochę od turyżowego. I to jest po prostu sos, który można właśnie zmieniać pod siebie i dawać do przeróżnych kombinacji. Dzisiaj damy troszeczkę oleju sezamowego, który da nam tutaj świetny, świetny posmak. Sos sojowy, moi drodzy. I coś słodkiego, co potrzebujemy, to w moim przypadku będzie syrop klonowy. Wszystko mieszamy. Sos jest gotowy. Zaraz jeszcze spróbuję, czy soli, czy cukru, znaczy czy słodkiego, czy ostrego, czy rozumiecie, o co chodzi, nie? Zajmiemy się teraz przygotowaniem krewetek. Odpalam patelnię. Wlałam trochę znowu tej mojej ostrej oliwy. Oczywiście możecie to pominąć, jeżeli nie chcecie ostrego. Mam taki, jak widzicie, kawałeczek cebuli. Siekam drobno wszystko razem z czosnkiem oraz imbirem. U mnie imbiru i czosnku to musi być. Oj, musi. Wrzucamy cebulę. Jeżeli chcecie, to imbir możecie zetrzeć sobie na przykład na tarce i ja proponuję tak drobniej to przesiekać. Przesiekałam, dorzucam czosnek, imbir i zaraz wrzucimy tutaj krewetki. Zajmujemy się teraz moim najbardziej ulubionym momentem, czyli awokado oraz ogórkiem. Kroimy je sobie tak, jak chcemy. W moim przypadku będzie to w kostkę. Kocham i uwielbiam, kocham i uwielbiam. Na pewno słyszycie tutaj z boku krewetki. Ogórek. Awokado, oja, cudowne i wspaniałe. A jakie, no dzisiaj jest tak idealnie dojrzałe, że po prostu aż muszę kosteczkę. Wróćmy na chwilę do krewetek i doprawmy je trochę sosem sojowym. Teraz bardzo zdrowe, w ogóle kiełki są zdrowe. Kiełki fasoli mung już w ogóle i są bardzo dobre, takie fajne, chrupkie. No uwielbiam je. Teraz bardzo porządna i hojna garść, aby zużyć kolendrę, którą kocham,
i uwielbiam, która będzie świetnie komponowała się z czosnkiem oraz imbirem. Polewamy to wszystko, moi drodzy, naszym przygotowanym sosem. Wróćmy dosłownie na chwilę jeszcze tylko do krewetek i dodamy tutaj ten uprażony wcześniej już sezam. Wspominałam Wam ostatnio, że sezam jest mega zdrowy i właśnie tego więcej wprowadzić. I moi drodzy, suszoną cebulę. Tak, dobrze słyszycie. Chwila i ściągamy ten biznes. I teraz na to ten aromat. To jest niesamo. I cały ten czosnek z tym imbirem, z cebulą, z tym sezamem. I słuchajcie, wiecie co chcę powiedzieć, nie? Gorące. Żyć, nie umierać. Naprawdę. To jest niesamowite.